przed Państwem. Oto przed Państwem odmiana. Sacharny je usta, słodziusieńki. Pęd ma zielony, ale już patrzcie, co się dzieje. A teraz zaszczytne ręce oderwą ogonek od pędu. No, tylko niech ci nie wypadnie. Ale tak? No nie bój się. Osoba, która nigdy arbuza nie zrywała. Poszło. Nie bolało? Nie. Ile może ważyć, jak mu dajesz? 6. Weź sobie policz kilogram cukru. I... Za 3, 4. No zobaczymy. To już będziesz bliżej. Za 3, za 4. Dobra, to co, idziemy. To go rozłóż i dalej cię oprowadzę. Połóż go na razie. I przejdziemy się dalej. Będzie koleżanka zrywała odmiany jantarnej. Ten większy. A w zasadzie zerwij oba. Tutaj to można w ogóle z tym suchym, wiesz, badylem. O, i drugi. Wielkimi. O, patrzcie, co się stało. No, czyli ten będzie na pewno dojrzały. Pęk. Więc z tego tylko nasiona pobiorę, ale pewnie ich nie wysieję, bo będę miała z tego poniekąd. Idziemy. Telefon. No widzisz, jak to tu pozamierane. Tu. A, już, dawaj ją, dawaj brycika. Idziemy. No i kombinuj. Arbuzika, czy zapamiętasz, skąd wziąć? Dobra, poczekaj. No. Stop. Dobrze, jeden, ale dobra, i minęłaś jednego. No to gnaj po te dwa. Po dwa kolejne, te jeden pęk, to go zostawimy, niech leży. No ja właśnie do tych szłam. A ty, a o tamtym zapomniałaś? O tamtym gdzie, do tamtej to tak. Dobra, to bierzemy jantarnej. Tego? Tak, a ten zgniłek niech leży. Ja go później sobie zgarnę. Pokaż go tu, na tle. Tak, ma taką skórkę. Nie wybarwił się, o proszę, nie wybarwił się. Ale dojrzały jest, mam nadzieję. No. Teraz tego. Jakie ty masz, a jaką ty masz ziemię do arbuzów? Klasy trzeciej, ale tu jest wszędzie obornik naturalny, koński. O, i tego też w rękę? Też. A zabierzesz się? Oczywiście, tylko najpierw muszę... No, tak, dobra. Piękny jesteś. Dobrze, dobra, idziemy. Jak nie, to ci wezmę? Nie dam rady. Ogonek się urwał, bo tak to by... A, jest ogonek. O! O. Dobra. Ale rozumiesz, w każdym dołku jest kompost, to no. Numer jeden. Słuchaj, a jak z arbuzika wziąć pestki, to tak samo? Wypłukać, żeby się nie lepiły. Na sitko. No. Minimum 2 dni niech schnie. Po wyschnięciu nie wkładać tak w torebkę foliową, tylko w papierową. Papierową. W gazetkę no. Zaklej, żeby ci nasionka no. Nie wypadły. No. Lepiej foliową, nie? Nawet jak się okaże, że są dobrze wysuszone, ja nie jestem za foliową. No. No dobra, którego ważymy najpierw? Tego. Oj, dużego? Tak. Poczekaj, no, to przystąp do dzieła. Ile mówiłaś? 3, 4. Puść. Otóż się myliłaś, ja go nie biorąc w rękę też. Waga ma zakres do 5 kg. No. Pokazuje nam R, czyli jest cięższy. Lecę czyli po drugą. Mówię? Lecę po 5, drugą 6, wagę. 5-6 kg. No. Czekaj, miałaś rację, podnieś. Jeszcze przestawię wagę tu obok, bo może krzywo stoi, ale... No, dobra. Jo. Czekaj. Już. Mówiłam, 5-6 kilo. A ty... Dobra, miałaś oko. No. Idę po drugą tą. Cofrę tu. Dobrze, przestawiamy. O, 5. Tak, 5 kilo, 10 deko. Jest. Sacharny je usta, cukrowe usta. Na trawę arbuzika, pani koleżanko. Przekrajasz. No, Holender, ja nie mam sprawy. No, zobaczymy. Słuchamy dźwięku. Trachnął. Co to znaczy? Że jest dojrzały. Tak. Brawo, super. Masz arbuza. No to co, na bok nóż. Ważymy teraz odmianę jantarnej. Na małą wagę. Ile? 1,62 kg. Tak niewybarwiony. Rozkrajaj.
kroimy. U mnie mama. Och, nastęka się. Ja mówię, chciałabyś bez roboty jeść? O, jakie? Dojrzały. No, pięknie. O, mógł być zerwany ze 3 dni wcześniej, ze 4. Bo już taki miąższ się robi troszeczkę. No to co? Teraz zobaczcie. Skóra wewnątrz kremowa. A tu biała. Tu, gdzie jest kremowa, to te odmiany są dużo słodsze od arbuzów o białej. Nie jest to regułą, ale na tyle odmian, co ja przerobiłam, zdecydowanie z kremową wewnątrz skórą są odmiany bardzo słodkie. Słodkie i bardzo. Dobra, to teraz pani koleżanko, nie mierzyłaś nigdy zawartości cukru. To jest przyrząd. Podnosimy klapkę. Refraktometr. Nabierasz sok. Czyli albo paluszki sobie musisz... Nie! O, ciekawa jestem. Paluszek? Każdego pytam. Nie. Weź sobie kawałek możesz nożem. Wycisnąć trzeba sok po prostu. No. Tu. No i? Wyciśnij sok. Na tu? Tak, na niebieskie. Jak to zrobisz? Starczy. Do buzi zjadaj. Soki. Dobra, zamykamy klapkę. Zaprasowujemy paluszkiem. O! I teraz tak. Tu jest okular. Patrzysz tu. Musisz przyłożyć do oka i tym sobie kręcisz, regulujesz ostrość. Tutaj ci potrzymam. I teraz do góry, do nieba. Tam, gdzie jest bardzo wysoko. Musi być refraktometr w oko wsadzony wręcz, żebyś widziała. No. Patrzysz z lewej strony. Biały i niebieski kolor. Jest? Jest niebieski, więcej niebieskiego i już białego. Ale a połączenie, tam gdzie się biały z niebieskim łączy, ostrość ureguluj. Tam gdzie biały z niebieskim, na ilu? To jest 10. Czyli masz cyfrę 5, są 5, kreseczki. Tak, jest cyfra 5. Jest cyfra 10, z lewej strony. Z lewej strony cyfra 10 na niebieskim. Dobra, i gdzie się barwy łączą? I się łączą na której wartości? Kres na 10. Dobra, a teraz pokażemy. Weź ode mnie. Teraz pokażemy. Sprawdzimy, czy tu koleżanka dobrze przeprowadziła odczyt. Pani laborantka. O, holender. No, trochę się koleżanka omyliła, bo jest 9. 9? Jest, chcesz to sobie sprawdzić jeszcze. Poniżej jest... poniżej dychy, kreseczka jedna. No tak. Czyli jest 9% zawartości cukru w skali BRICS. W tym, w cukrowych ustach. No. A teraz zmierzymy. Tylko żeby zmierzyć w kolejnym, to trzeba wytrzeć. Teraz no, tak. Czas na jantarnej. I to samo robimy. Jak w smaku teraz? Który słodszy? Ten. Pierwszy? Pierwszy. Aha. I jeszcze coś ci powiem, że są odmiany, które dziś po rozkrojeniu są słodkie, ale jutro nie będą takie słodkie. O, i na odwrót, teraz któryś ci się wydaje niesłodki, a jutro dopiero pokażę. O, proszę. Na tylu odmianach przetestowałam, no ci powiem, o, że... Holender. No patrzymy, lewa strona. Daj, czekaj, ja tu sprzęt. Wysoko, bo to trzeba do nieba i do oka właśnie przyłożyć. Do oka. Tak. No ten... Jak uważasz? No ten też jest tak niby do 10. Czyli też może być 9? Też. Dobra, pokażemy. Czekaj. Wysoko, wysoko. Trudno jest tu. No. Czekaj. I jeszcze ci powiem, że arbuzy mniej. Tu jest 8. 8? Mi się wydaje, że do 10. 8, nie, jest też 8. Aha. Musisz się dokładnie, a jak nieostro regulować, wiesz, ten. Chcesz to sprawdzać sobie jeszcze raz. Ale jest jeszcze coś takiego, że arbuzy mają twardy miąższ i taki miękki. Jest taki, wiesz, że gryziesz i aż ci chrupie. A są takie po prostu soczyste, miękkie. Ale to wszystko od odmian zależy. No. A to muszą rosnąć, jeszcze zobacz. Tu o, jest. I to jest odmiana Orangello. Bardzo panią proszę, aby pani postukała. Ja się stuknę. Słuchaj od głosu. Głośniej. I w inne miejsce. I co, mówi ci to coś? Dojrzały czy nie? Nie mam pojęcia. A teraz zobacz.
tu jest taki, tu jest łodyga, nie? No. Tu jest pęd. No. A tu jest taki wąs czepny. On jest brązowy. No. Podobno jest to oznaką dojrzałości. Ale ja się kieruję nie tylko tym, tylko ile dni od zawiązania. Minimum 40. Ale to zależnie od odmiany. Bo tak jak ta odmiana więcej potrzebuje, ale już minęło 40 dni. I ta, co taka długa, zielona, no. Charleston Grey, też potrzebuje więcej. Także udźwigniesz, bo ja nie mogę dźwigać. Próbuj, zrywaj go z ogonka. No, i ile waży? Tamten ważył 5. Dojdziesz? Tamten ważył 5. No. Tamten będzie ważył koło 6, koło 7, 8. Daj go do kwiatka, przytrzymasz go chwilę, fotkę zrobimy. Przy tym albo przy tym. Tylko tak, żebyś, jak udźwigniesz. Daj, bo ja sobie, o. Dobra. Duży. Nie wiem. Przede może kilo. Pęk? Nie. Dobra, nie. Idziemy. Ty chcesz go pękać. Ciekawe. I on jest pomarańczowy, ale to nie będzie jaskrawo pomarańczowy. Chodź jeszcze z nim tam do kastry. Dziaciek mam go. Wrzucisz go do kąpieli. O no, chyba. Już możesz nie mieć nigdy okazji. Kąpać. Tak, tak. Możesz go rzucić, tylko się nie ochlap. I niech pływa, nie utonie. Widziałaś? Możesz go tak po tego dupeczkę mu umyć. No. To na pewno okazji nie będę miała. No, możesz nie mieć. Arbuzik. Ale baryłka fajna. No. Tylko on ma też grubą skórę. Dobra, starczy mu. Wyciągamy? No. Idziemy, chodź na wagę. Ale się woda leje. Ale też zobacz, tu zdeformowane. Coś się zadziało. Dobra, czekaj. Ile? Z 8? O! I co? 6 i 8. Nie, stań dobrze, z drugiej strony. A, czekaj, z tej strony. Stań z początku wagi. 8 i 9. Tak. No, mówiłam. No to teraz, dawaj, kroimy. O, na trawę. Jak chcesz, to sobie na kolana. Dasz radę? Dasz radę? Jak nie, to ci, dawaj. O. Pionowo, proszę pani. Czyli tak. No kombi, tak, żeby malowniczo. O. Słuchamy dźwięku. Ciężko będzie, będzie bardzo. Oby nie był przejrzały. Jakoś mi się na ukos ukroił. O! No trudno. Czekaj. No już. Zapamiętaj tę chwilę. No koleżanko, to żeś w pięknym... Jest! I co ty na to? Ole japa! Zobaczcie państwo, co tu się... Ale jak koleżanka niesamowicie w wielkim stylu ukroiła oranżelo. Zobacz, powinien być wcześniej zerwany. Ale nie jest przejrzały, jest twardy. No. Dobra, nakładamy soczek. Oranżelo. On jest mało soczysty. I próbuj. I teraz wypowiedź się odnośnie smaku. Tamte dwa próbowałaś. Nie słodki. No. Wcale nie słodki. A zobaczysz, ile ci pokażę. Także osoby, które nie mogą jeść słodkiego. I to jest na nasz wysoko do nieba. Chcesz te okulary, daj. Z lewej strony. Z lewej. Kombinuj. No to ma. Niecałe 6. Dobra, daj. O! Teraz przekroimy jeszcze. Tak, czekaj. Zaraz, bo ja tu mam nieostro. Ale to mnie zadziwia, bo jeżeli ja widzę nieostro, to jak się nagrywa to soczewka nie ma wady wzroku w telefonie, w smartfonie. Nie. Wiesz, takie, czekaj. Kręcę. 7 chyba. 7? Czekaj, kręcę. 6, 7. 7 przekroczone minimalnie. O, teraz pięknie widać. 7 i ciuteczek. No. Więc tego ci przekroimy, daję ci jedną część. No. Czekajcie, jeszcze zdjęcie. Jak to wygląda. Skwaszony nie jest, miąższ jest twardy. No. Tak jak w tym dużym egzemplarzu.
No. Czekaj, pokażemy. O, taka bambaryła. Tu jest jeszcze sporo do pojedzenia. No. Ale ta odmiana mi się bardzo nie podoba, Orangelo, i ja jej już nie będę siała. I muszę ci powiedzieć, że ktoś mi napisał, że nie będzie mi ta odmiana smakowała, i to jest prawda, bo ja uwielbiam słodziusieńkie. No właśnie. No. Tak. Dobra. A to jest mało słodki. Orangelo mało słodki. A kto z Państwa tą odmianę uprawiał, niech się wypowie, jak jemu smakowało. Dobra, na tym kończę. I pozdrawiam.